Siemano, witam was w kolejnym odcinku z Terrarii. Jak można zauważyć, jestem w podziemnej Crimsonie. No i poza tym, zaraz, zastanawiacie się, jakie ja mam teraz przy sobie itemy. Dokładnie tak, mamy tutaj nowy kill-off, platynowy, który to wszystko zdobyłem podczas kopania. Macie dokładnie teraz nagranie z tego kopania. No i mniej więcej właśnie tak to wyglądało. No to cóż, przejdziemy może teraz do zdobywania krymizonowych serc, o ile mi się to w ogóle uda, bo broni nie zmieniłem. Zaś te pająki, które tak bardzo nienawidzę. What fucking damn, no. Granatów już nie mam, żeby ich tak fajnie ściągnąć, jak zwykle to robię. Dobra, na szczęście bardzo przyjemny knockback. Na łuku. Czy tam, kurwa, na łuku? Na bumerangu. Jezus, teraz pół godziny znowu ten sam scenariusz co wtedy. One się tam respią, a ja z nimi tutaj walczę powoli. No tak, oni przecież przechodzą równo, jeden po drugim. Nie mam żadnych szans, jeżeli po prostu ich tam po prostu tak na YOLO modzie tam nie wejdę. Ale teraz tutaj zginę, no i znowu będzie beka. Come on, nie ty. Come on, ich jest cały czas tyle samo, dosyć tego. Ja tam po prostu schodzę na YOLO modzie. YOLO! Niech ktoś mi powie, że YOLO się nie opłaca. Najpierw ich wolę jednak załatwić, a dopiero potem tam sobie z nimi walczyć. Wiecie co? Najpierw wolę ich załatwić, a dopiero potem sobie rozbić to serce.
Fakenno. Ty stąd won. Face monster. Dobrze, dobrze, dobrze. Drugie, co my tu mamy? Crimson Rod. Spoko. Iron Ora chyba mogę sobie wywalić tak na spokojnie. Mam teraz ogólnie zapauzowany, bo musiałem jakoś zacząć odcinek. No i tak się zastanawiam, czy mam przyzywać tego bossa? No to w sumie by było dla mnie samobójstwo przy moim aktualnym ekwipunku. Ale z drugiej strony zaraz, jak wyglądała u mnie sytuacja z pieniędzmi? No w sumie to chyba nawet mógłbym popełnić takie samobójstwo tylko dla tych itemów, które mi wydrobią z tego serca. To okej, potem ewentualnie będę miał problemy z przyzwaniem go ponownym. Dobra, co mi z tego wypadło tym razem? Już się słyszę, że taka specjalna muzyka załączyła. Stonewall mi są tak nie za bardzo potrzebne. Rotten Fork, co to jest? A, taka włócznia. Też fajna, nie powiem. Znaczy, oczywiście, że spróbuję go pokonać, chociaż przy moim aktualnym ekwipunku to będzie niemożliwe. No, mówiłem. No ale dobra, mam przynajmniej 3 nowe itemy. Jakiś gówniany pistolet niestety, no i... włócznie, no i jeszcze jakąś tam różdżkę. Zawsze w sumie coś. Teraz przejrzałbym sobie na przykład, jak ta włócznia działa. Okej, wygląda fajnie, ale zasięg mały i damage też w sumie nie najlepszy. Następnie pistolet. Ale gówno, to właśnie mogę od razu wywalić. Czego to nie mogę wziąć? Wat? Dobra, nieważne. Sprawdzę sobie jeszcze tę różdżkę. Dobra, to znam. No i nie wiem szczerze, co mam teraz tak dokładnie zrobić. Może się przejdę teraz w drugą stronę, tak żeby odcinek jednak trwał te symboliczne kilka minut. Sprawdzę tylko coś. Dobra, nagrywa się 4 minuty, plus te 3, no to już w sumie 7 minut chyba teraz jest. Czy nawet może mniej. Tutaj też jest taki mały crimson, ale zaraz dalej jest śnieg. To widzieliście też na nagraniu tamtym. To już pada śnieg w crimsonie, jakiś problem. Te slimy lodowe, które są już teraz dosyć słabe dla mnie. Te creamery są oczywiście, bo dlaczego w sumie kurde nie. Critical hit mi nawet wpadł. O, chillet, taki zmrożony, taki wychłodzony, wychłodzony. Chillet oznacza taki wyluzowany, ale też zmrożony, wychłodzony i tak dalej. To jest czysty błąd po prostu. A to chyba jest zwyczajna jaskinia, a nie jakiś dungeon. Zgadza się. Zaraz będę musiał ja stąd wychodzić oczywiście. Dobra, o coś tam to podczepiłem tę linę. No zajebiście podczepiłem pod ścianę. Tutaj? Prawie. God fucking dammit, no. Właś tam! W wsteczności stawiam pochodnie. Dobra, lina. Nienawidzę tych lin. One są takie skambagowe. Tutaj może mi się nawet to uda. Udało się. Tak jakby tło cały czas jest takie crimsonowe, co jest dosyć śmieszne. Naprawdę zacznę się standardowo blokami podsadzać, tak jak to zawsze robiłem. Nie patrząc w ogóle na te gówniane liny. No i ta przepaść tutaj mnie zdecydowanie niepokoi. To już sobie normalnie drewna użyję. A dobra, jest cały czas to auto robione, no to spoko. To już najlepiej to do końca dociągnąć. No i liny. Zaś te liny. Na szczęście da się je tak od dołu stawiać, nienaturalnie.
Nie no, fajny teren. Mi się tak szczerze podoba. Myślałeś, że okej, to nie był aż taki wielki rów, jak tamten poprzedni. Mogłem nagrać ten odcinek z Sainzem, no ale wtedy to on był tak spieprzony jak ten odcinek ze Skyrima, pamiętny. To nie, po prostu nie. Chociaż pewnie i tak ten odcinek jest teraz taki spieprzony, jak coś po prostu czuję. Dobra, nowy kill-off. Pytanie, jak szybko kopię śnieg? Dosyć szybko. Okej, wypływaj ty chyba na wodę. Musiałem przeklnąć, bo od dawna nie przeklinałem. Ciekawe, czy mogę zrobić... O, mogę zrobić taki trik. Że cały czas do góry i zajęczę się do przodu. Potem wtedy takie schody powstają. No i dobrze, przeszedłem. Dobra, jest żelazo, bardzo się przyda. To mogę wywalić na rzecz żelaza. Myślę, że dart trapa nawet bym mógł, chociaż... A tak, koperowy miecz, no to nie dzięki. Na jednego hita z kill-offa. Nice. Oczywiście nie mogę pójść górą jak normalni ludzie, muszę się po prostu przekopać. Myślę tak też trochę o przyszłości, no bo ja teraz, no ja kiedyś będę po prostu wtedy przechodził, tak źle mówię, bo jestem zmęczony. To już będę, miał tak jakby drogę gotową. To jest taki mój problem, że ja teraz już nie nagrywam tak, kiedy po prostu chcę, kiedy mam do tego siłę, tylko nagrywam tak naprawdę tylko kiedy mogę. A mogę teraz rzadko. Gdyby to jeszcze było w wakacje, to już wtedy to zupełnie mógłbym nagrywać, ile wlezie i to jeszcze lepsze jakości odcinki, no ale niestety szkoła, zmęczenie, takie tam. A to co to jest? Zaraz, wait, what? Pochodnie wypadły, przydadzą się bardzo. Tylko zamiast czego? Śnieżki są sobie niepotrzebne. Torcz. Dobra, zaraz, zaraz. Co jest z tej różdżki? To mnie ewidentnie intryguje. Pierwsze może tak liny. Dobra, przynajmniej tutaj już skoczyłem. No i co to jest? Dobra. Dużo cholera dirta. Dobra, timbar mi się raczej tak za bardzo nie przyda. Dlaczego to nie jest dostakowane? A sandstone brick. Zaraz, co to jest? Piramida jakaś podziemna? Tak wygląda jak jakaś podziemna piramida, tak szczerze. Całkiem spory ten szajs jest. Że to jest nawet na powierzchni. Teraz to sprawdzę. To miejsce na pewno zapamiętam. Ale na powierzchni jeszcze. Bo słyszałem, że pod mną są właściwie w Terrarii piramidy. Dodatkowo czasami są. Mała szansa. Ale może akurat. To było całkiem w sumie fajne.
szybciej. Muszę to zobaczyć, po prostu muszę. Jest tutaj pustynia, co jest ewidentnie dobrym znakiem. Więc albo będzie piramida, albo jest zwyczajnie... Chyba jest jakaś tam podziemna piramida. Spoko. To jest też ten potwór. Lepiej go zabiję z daleka. Dobrze. No i dobra, wejdę teraz do tej piramidy. Takie szybka do rozwalania. Ciekawe, co tam tak szczerze znajdę. Jakieś skarby, jest całkiem spora, no to... To mnie niepokoi. Ja tak jakby to coś z dupy wygenerowana. Bo tak pod ziemią. Ale dobra, tutaj jest jakiś korytarz. To jest na pewno optymistyczne. Zaraz, nie mam żadnych pochodni. Mogę sobie tutaj w ogóle zrobić pochodnie? Mogę, pewnie. A jak debil tutaj? Pewnie, i to jeszcze ile? No tak, tutaj tak jakby było wejście. Wow, nice! Ale zajebiste. Wow, jestem już teraz faraonem. Jestem faraonem. Nie no, spoko. Jeszcze Tinbar. Healing potiony też się przydadzą. Shine potion. O, nie będę już musiał nosić pochodni. Też fajnie. O właśnie, zaraz. Settingsy. General. Auto pause off. No i dzięki temu teraz, kiedy będę miał otwarty ekwipunek, będę mógł robić wszystkie rzeczy, takie jak na przykład branie potionów i tak dalej. Tylko to też tak jakby utrudnia mi myślenie, bo wtedy muszę tak jakby szybko myśleć. Kojny, ale tam coś jeszcze leży i to mnie bardzo ciekawi. Gravitation potion, feather fall potion, lensy... Slash block jest całkiem niepotrzebny. Teraz co to jest? Wow! Dużo silver coinów. Mi to tak szczerze pasuje. Ale teraz najlepiej już chyba nawet chodził z kill-offem. No, przy okazji Crimson Altary. One są po prostu wszędzie. Ale nie wiem, zaraz coś tutaj zaatakuje. Od razu jakiś na pewno jump scream czy coś. A nie, okej, okay, nawet nie. Po prostu to z dupy idzie do podziemi. No tak, tak z dupy do podziemi. Cały lód był na samej górze. Spoko. Teraz chyba nawet mam to lustro właśnie. No i zajebiście. Jestem faraonem i to do tego bogatym faraonem. Zajebiste. Naprawdę. No to cóż, myślę, że zakończę ten odcinek. No, wydawało mi się, że będzie słaby, ale jednak, że znalazłem piramidę i założyłem sobie jakże te piękne szaty faraona. No to na razie.